wisdom. Who's the next victim? Fuck the whole system. Now where do I begin? You're such a troubling thing. You should be in linen and things with a clitoris ring. You pitiful thing. Let me get a fisherman jig. I'm itching for gigs. Tam jest z nami Szymon Druszkowski, nasz wierny fan. Jeżeli chciałbyś dostać bilet, musisz odpowiedzieć na nasze pytanie. Z kim ostatnio grała damska drużyna Metraka Zagłębia Lubiny i czy wygrała ten mecz? Z Piątkowym Przeciw Trybunalskich. Tak, to jest poprawna odpowiedź. Dostajesz od nas jeden bilet na niedzielny mecz z Gdynią. A interesujesz się piłką ręczną? No tam troszkę. Aha, no to troszkę. Dobrze, to może odpowiedzcie nam na pytanie, które miejsce zajęła męska reprezentacja? Szóste. Aha, które? Szóste. Dobrze, a damska? Równie się oddałem, mistrzostwa? Nie wiem, piąte? Nie. Czwarte. Czy kiedykolwiek w historii klubu drużyna męska, jak i żeńska zdobyło mistrzostwo Polski? Dobrze, dziękujemy, gratulujemy i zapraszamy na mecz. Może pan sobie wybrać kobiet, mężczyzn. Proponuję kobiet oczywiście. Jestem zawodnikiem MKS Zagłębie Lubin w piłkę ręczną. Czy interesuje się pani troszeczkę sportem w Lubinie? Nie bardzo. A to pani zacznie, tak? No mam nadzieję. Jakiego koloru są stroje piłkarzy ręcznych? Jaki kolor? Trafił pan mój słaby punkt, bo aha, akurat daltonistą jestem. Pytanie brzmi, jakieś takie proste pytanie, tak? Takie bardzo proste, tak? To powie pani nam, czy... Jaką mamy maskotkę, jeżeli chodzi o nasz klub? Krecik. Aha, nie, no to było za łatwe pytanie. I tak, ale mamy taką... Kolor taki czerwonawy, ale to nie czerwonawy. Nie, chwila. Mamy taką małą podpowiedź. O, właśnie, małą podpowiedź. Koszulkę, bo to co widziałem... Czyli jaki to kolor? O, właśnie. No, pomarańcz może być. Pomarańcz. No, pomarańcz. Proszę bardzo. No. Bardzo ładne pytanie. Bardzo dobra odpowiedź. Zapraszamy. Ilu zawodników może przebywać na boisku z innej drużyny? No to wiem, no wiem. 12? No blisko, trochę mniej. 10? No trochę mniej. Jeszcze mniej? Ile? 9, 8. Przepraszam, ile? 7? 7, tak, o, to 7. Fantastyczne pytanie.